Jestem totalnie podjarany, bo jestem właśnie w Kobe i dzisiaj spróbuję steka Wagyu A5. Nazywam się Kacper Zalcman, jestem profesjonalnym grillmasterem, a w wolnych chwilach podróżuję po świecie, szukając prawdziwego jedzenia zrobionego na ogniu. Wiecie, że spróbowałem wielu steków w życiu, ale akurat steki z Kobe, z rasy Wagyu są owiane taką legendą, że nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego mięsa, będąc właśnie tutaj. O co chodzi z tą wołowiną Kobe? Przede wszystkim chodzi o to, że te krowy są rasy Wagyu. Rasa Wagyu była wyhodowana przez Japończyków dawno temu, ale w tym momencie Wagyu znajdzie się już na całym świecie. Również w Polsce mamy kilka stad Wagyu. W Stanach, w Australii są bardzo popularne Wagyu. Ale w Kobe, słuchajcie, oni uważają, że tutaj karmi się je zupełnie inaczej. Przez to one są takie marmurkowe, też inaczej się obchodzą z tymi krowami. Masują je, te krowy żyją w spokoju, słuchają Mozarta. No i też nie ruszają się w ogóle z miejsca, o czym Japończycy już tak dużo nie opowiadają. No ale fakt jest faktem, są bardzo przerośnięte marmurem, dlatego muszę tego spróbować. A A5 to jest oznaczenie po prostu gęstości tego marmuru. Tak jak w wielu normalnych krajach, oni mają po prostu klasyfikację. I A5 to jest najwyższy poziom marmuru i to jest fantastyczna wołowina. Wołowinę Kobe w Kobe można kupić absolutnie na każdym rogu. I to zarówno w wydaniu ulicznym, jak i ultra eleganckim. Ja wybrałem restaurację Sai Dining, polecaną przez japońskich youtuberów. To była mała, bardzo elegancka knajpka. Już od samego początku ujął mnie jej klimat. Goście siedzą przy japońskich grillach zwanych teppanyaki. W całej knajpie jest dosłownie kilka takich stanowisk, każde z nich obsługiwane przez innego grillmastera. Czułem się trochę jak w jakimś tajnym klubie wielbicieli wołowiny. Jak w domu. Jak wszędzie w Japonii, nie było łatwo złożyć zamówienie. Nie byłem pewien, co ostatecznie zamawiam, ale jak się później okazało, wziąłem menu degustacyjne złożone z różnych dań, z mięsa, ryb i warzyw, a finałem tej kolacji był stek z rostbefu Kobe. Najpierw wjechały drobne startery. Sashimi z łososia podane na sałatce z japońskiego yama i jabłka. I z pieczonej wołowiny Kobe podanej na bakłażanie z dużą ilością egzotycznych ziół. Ale jazda. Normalnie coś wspaniałego. Thank you. Arigato. Na maksa mi się to podoba. Już sobie jem starterki. Can I eat this? Oh, okay. I'll... Yeah? This is Japanese called shiso. Ah. Shiso flower. Ah, this is shiso. Okay. Mm-hmm. Oh, yeah. It is. Very tasty. Zjadłem właśnie kwiat pachnotki. Koniecznie próbowałem ustalić, z jakiej części pochodzi wołowina. Udo. Sai. I know. Okej, okay. Jest to jakiś mięsień udźca. Bliżej nieokreślony. Nie, może sazowa, może coś takiego. Pyszne. Lekko kwaśnawe. Sos sojowy. A do tego oczywiście ryba. Jesteśmy blisko Osaki, blisko morza. Fantastyczne. Thank you so much. Wjeżdża wołowina. Wydawać by się mogło, że to falstart, ale nie w Japonii. Tutaj wszystko jest przemyślane. Stek został umieszczony na kamionkowej tacce, ale już w pobliżu grilla. Mistrz właśnie zaczął go przygotowywać. Za godzinę ten sam stek będzie miał przynajmniej temperaturę pokojową, co znacznie przyspieszy grillowanie i sprawi, że włókna będą rozluźnione przy kontakcie z wysoką temperaturą, a tłuszcz będzie miękki i rozpływający się. Po prostu mistrzostwo. Przyjechał stek z warzywami. To jest bardzo ważny element tej kolacji, albowiem restauracja Sai oprócz wołowiny szczyci się również nimi.
Właściciel nazywa się warzywnym sommelierem i przykłada bardzo dużą wagę do wyboru odpowiednich jarzyn do pory roku. Do pilnowania jakości produktu, ale też oczywiście do właściwego grillowania ich. Mistrz mojego teppanyaki zaczął swój show. Zaczynamy. Olej. Na płycie grillowej w pierwszej kolejności wylądowała cebula. How are the iron onion? Very famous because very sweet. Maybe number one onion in Japan. Ziemniak z Hokkaido. It's a very sweet for this. But not a sweet for this. Okay. I rzepa. Musiałem wiedzieć wszystko. Sprawdziłem nawet jaką mniej więcej temperaturę ma ten grill. Na środku ta płyta ma max 200 stopni. Sprawdziłem to moim wbudowanym pokładowym termometrem, więc pomiar jest dokładny. Dookoła tej strefy temperatura jest niższa. Te miejsca mistrz traktował jako temperaturę pośrednią. Tu będzie dociągał warzywa, ale też tutaj w tym momencie grzeje się stek. Ale nie tylko on. Zwróćcie uwagę, gdzie odkłada łopatki. Za to w europejskiej gwiazdkowej restauracji szef prawdopodobnie oparzyłby go tą łopatką. Bywały takie przypadki. A tutaj ma to sens. Łopatki mają być ciepłe, dlatego właśnie ich metalowe części leżą na płycie teppanyaki w umiarkowanie ciepłym miejscu. Do kumulowania temperatury mistrz używa specjalnego klosza. Po każdej czynności płyta jest starannie czyszczona. Sposób, w jaki wykonywał tę prozaiczną czynność, wyglądał jak przepiękny teatr. Po prostu Japonia. Następnie podano zupę. Przepyszny krem z dyni. Pumpkin potage. White rice manufacture cream. Aha. Próbuję zupy. Z dyni. Sezonowo. Są sommelierami tutaj warzyw. Wiedzą, znają się. No taka tajska trochę. Pyszna. Przepyszna. Niby taki krem, ale bardzo rzadki. Co jest dobre, moim zdaniem. Gładziutka zupa. O Jezu, jaka dobra. Really amazing soup. Really lovely. Warzywa smażyły się już dłuższą chwilę, a tymczasem dołączyły do nich figa i pak choi. Figa wylądowała od razu w strefie temperatury pośredniej, a pak choi w najwyższej temperaturze, na środku grilla z odrobiną pary. On miał inny sposób na każde warzywo. Kocham Japonię. Ta cała celebracja jest tak wspaniała. Ja mam wrażenie, że tu trochę nie pasuje do Japonii z moim serwowaniem steków na takim zwykłym grillu. Patrzcie, co on robi. Końcówka jest niejadalna. O nie, od kiedy? Pak choi chyba jest gotowy, bo wylądował tutaj na kratce. Zobaczmy, co się dzieje z cebulą i z ziemniakiem. Figa jeszcze. I wreszcie przyszedł czas na to. Ten stek to rozbew z wołowiny Kobe. How do you like the cooking? How do you suggest? Yeah. Medium is fine? Medium rare? Medium, a little bit under. A little bit under. Okay, let's do it a little bit under. I'll eat any degree that you give me. You can give me it's rare. I will eat it. Okay. Jeżeli chodzi o gramaturę, w większości restauracji mamy do wyboru dwie opcje. Duży stek 160 gramów i mały 80. Oni naprawdę mało jedzą, to po pierwsze, a po drugie ten stek w większości składa się z tłuszczu. Ten kawałek jest bardzo, bardzo sycący. Ale oczywiście wiadomo, że wziąłem ten większy mały stek, czyli 160 gramów. Jednak mistrz zaczął grillowanie rostbefu od tłuszczu. Odkroił tłuszcz. I najpierw tym tłuszczem pewnie tutaj nasączy grill. Pokroił tłuszcz na kawałki i wytapia go na teppanyaki. Już rozumiecie, dlaczego te łopatki są ciepłe?
To też było przepiękne. Na początku myślałem, że chodzi o wytopienie tłuszczu, na którym będzie usmażony rozbew, ale później okazało się, że mistrz przygotował rodzaj skwarek podlanych alkoholem i sosem sojowym. Tymczasem wjechała sałatka, ale ja już nic nie rejestrowałem, ani pamięcią, ani kamerą. Nie pamiętam, co w niej było, byłem zbyt zajarany stekiem. Wybaczcie. Really good. Do steka podano ponzur, czyli sos na bazie sosu sojowego, dziś w wersji z yuzu, czyli typowym japońskim cytrusem. Naoshichi, okej. Okej. Sorry, I'll try this. Oh, yeah, really good. I love ponzur. I will have to buy this before I go home. It's really tasty. Present for you. Oh, thank you very much. It's awesome. Właśnie dostałem butelkę przepysznego japońskiego ponzu. It's really nice of you. Thank you. Jak tu nie kochać Japonii? Mistrz zaczął wykańczać warzywa. Zbliżamy się do dania głównego. Wreszcie nadszedł ten czas. Poglądajmy mistrza grillowania wołowiny w milczeniu. Teraz rozumiecie, dlaczego łopatki muszą być ciepłe. Okazuje się, że te krowy faktycznie są masowane, co prawda dopiero jak są na grillu, ale zawsze. Ten masaż trwał kilka dobrych minut. Grill był umiarkowanie mocno nagrzany. Tutaj nikt się nie śpieszy. Tu musi być perfekcyjny rezultat. Dobre 3-4 minuty później przyszedł czas na jedyne przewrócenie steka. Spójrzcie na tę karmelizację i dalszy ciąg masażu łopatkami. Co za przedstawienie. Po kolejnych 2 minutach zdarzyła się rzecz nieoczekiwana. Stek znów trafił na kratkę, a płyta tepaniaki została starannie wyczyszczona, po czym nastąpił spektakularny finał. I eat plenty of steaks every week and I was always dreaming to come to Kobe and to try this. Okay, so now without salt and soy, just plain, okay? Okay. Oh my God. Good. So
so good. Najlepsze mięso, jak jadłem w życiu. Now the salt only. It's buttery aftertaste. Oh, yeah. So good. The marbling, yeah? Yeah. Mm-hmm. Now with ponzu, you say meat with ponzu, yeah? Oh, ponzu, yes. Mm-hmm. Ponzu jest po prostu przepyszne. Brilliant. Very good. But I prefer ponzu with vegetables. Yeah. Meat, just salt. Oh, yes, sorry. Yeah, okay. Yeah. So see you next week. See you. Or tomorrow. Tomorrow, okay. Dał mi też skwarki. This is good. Yeah. Oh my god. I think so. Yeah, it's so good. I think so. You want any more? Oh yeah, please. Yeah. Mm-hmm. Skwarki z sosu sojowego, mistrzostwo świata. Najlepsze tutaj chyba. Odkroił tłuszcz, zgrillował go na maksa i dodał sosu sojowego. Genialne, po prostu genialne doświadczenie, to co się tutaj dzieje. Yes, please, rice. Yeah, okay. I can try with wasabi, yeah. Thank you. A na koniec odbyła się typowa grillmasterska rozmowa. Tell me one thing. Kobe beef is breeded in a special way, yeah? But are these cows drinking beer or not? Yeah. They are not. Okay. And Mozart? Sometimes. Do they listen to Mozart? No, Mozart listen to Mozart. Yeah? They do. Okay. Spróbujemy z wasabi. Okazuje się, że to bullshit, że wołowina Kobe, że te krowy piją piwo. Ale Mozarta słuchają. Very good. Wasabi is just wasabi. But with meat, it's sweet. Uh-huh. Yeah, it is. Actually. Mm-hmm. I like the hanger outside cut. Oh yeah. Yeah. Mm-hmm. But for me, hanger steak. I ate 2 days ago in Osaka. It was so delicious. I think so. Really good. Oh my god. Co za wspaniała kolacja. Ten cały rytuał, który się przede mną odbył, to jest to, co Japończycy potrafią robić. Takie wydarzenie prawie religijne, z jedzenia wołowiny. Ta wołowina jest hodowana w odpowiedni sposób. Oni próbują nadać temu jakąś wagę. Uważają, że ten produkt jest po prostu tak genialny, że wymaga pewnego otoczenia, pewnego rytuału. Na koniec został pusty talerz, uroczy deser, herbata i zaduma. Czy właśnie przeżyłem jedno z najwspanialszych kulinarnych doświadczeń mojego życia? No dobra, i teraz tak szczerze. Czy to był najlepszy stek na świecie? Wiecie co? Zjadłem bardzo dużo mięsa. Bardzo dużo. Z Polski i nie tylko. Nie wiem, czy był najlepszy. Na pewno był w najlepszej trójce. To na pewno. Ale słuchajcie, cały teatr, który oni wokół tego robią, cały ten rytuał uczynił tego steka najlepszym stekiem, jakiego jadłem w życiu. To jest coś tak przepięknego. To jak ten facet się przy tym tepaniaki zachowywał, przy tym grillu, to jest niesamowite. Tam każdy ruch tą łopatką był wyćwiczony, wypracowany. On doskonale wiedział, co robi z tym stekiem. I to jest fantastyczne podsumowanie tego, jak hodują to mięso, czyli po prostu w taki sposób, który daje genialne efekty. I na koniec zasługuje to mięso na to, żeby facet, który wie, o czym mówi, stanął ubrany tak, jak trzeba i zrobił to, co trzeba. Słuchajcie, ja mam doświadczenie również w jakichś tam, widziałem trochę gwiazdkowych restauracji. Ten teatr gwiazdkowy jest przepiękny też. I to jest właśnie coś takiego, co mi trochę się z tym kojarzy. To znaczy właśnie z całym rytuałem. I za to kocham Japonię i kocham wołowinę Kobe. Cześć! Jeżeli ty też kochasz Azję, to kliknij subskrybe, bo możesz nie zobaczyć, co pysznego zjadłem w Wietnamie.